fatum mamy na transmisje telewizyjne. No co przyjeżdża do nas telewizja? Przed jeszcze świętami w starym roku graliśmy naprawdę dobre 3-4 mecze, zagraliśmy z liderami pierwszej ligi. No i niestety przegraliśmy też z zespołem niżej notowanym, także cieszymy się z wygranej, idziemy do przodu. Nowy rok dobrze zaczęliśmy, stary rok dobrze skończyliśmy, także to jest dobry prognostyk na kolejne mecze. Przeciwnik Siedlec bardzo wysoko postawił nam dzisiaj poprzeczkę. Nasza gra jeszcze bądź co bądź po tej przerwie świąteczno-noworocznej jeszcze odbiega od tej, którą byśmy chcieli prezentować w dalszej części sezonu, w playoffach. To co powiedziałeś, nasza dyspozycja z zespołami teoretycznie słabszymi, bo wiadomo, że to jest tylko tabela. Nasza tabela w pierwszej lidze jest bardzo, bardzo się zmienia dynamicznie. Jest niestety czasem zasada nawijająca. No, potrafimy z bardzo mocnym przeciwnikiem wygrać, potem z teoretycznie słabszym przegrać i to na pewno nad tym musimy pracować. Podejrzewam, że to są jakby nasze nastawienie przed meczem. Podejrzewam, no wiadomo, każdy chce wygrać, ale inaczej się potrafimy zmotywować do lepszego przeciwnika teoretycznie, a inaczej do tego słabszego, tak? Powiem szczerze, że liczyłem troszkę na więcej. W perspektywie tego, co się wydarzyło w przeciągu tego spotkania, że straciliśmy naszego podstawowego przyjmującego gdzieś, gdzie na tą chwilę mamy tylko dwóch przyjmujących, bo Damian Dobosz jeszcze nie jest gotowy do gry, nawet nie mówiąc tu o 100%, a nawet o 60%. Przypomnę, że on wraca po ciężkiej kontuzji zerwania ścięgna Achillesa i tak naprawdę jeszcze to leczenie trwa, rehabilitacja i Damian jest gotowy do grania na libero lub tylko w defensywie. No, Patryk tutaj skręcił nieszczęśliwie kostkę, nie wiadomo na ile wypadł. No, Damian był zmuszony wejść na boisko. Co prawda pokazał się z bardzo dobrej strony i z tego jestem zadowolony, no ale nie wiadomo jak to będzie wyglądało tak naprawdę dalej. Gdzieś borykamy się z tymi kontuzjami od początku sezonu. No, nie mamy szczęścia, także no, w perspektywie tego wszystkiego ten punkt cieszy, że chłopacy pokazali, że nawet w tej trudnej sytuacji potrafiliśmy wygrać tego czwartego seta. Szkoda, że w tym tiebreaku nie udało się troszkę więcej i tych dwóch punktów, no ale trudno. Cieszymy się z jednego, walczymy dalej, liga jeszcze troszkę trwa, na pewno nie zwieszamy głów i będziemy walczyć do końca. Dla nas, ja uważam, że to jest sukces, przyjeżdżając tutaj na trudny teren, wiedzieliśmy, że zespoły tutaj już wygrywały, nie jest to jakiś tam nieobliczalny teren dla innych zespołów i można tutaj pograć. Kontuzja, jak pan wspomniał, chciałem o tego zacząć, bardzo rzadko o tym mówię, ale no wiemy, że mamy szpital w zespole, dzisiaj jeszcze Patryk Łaba nam wypadł, podstawowe nasze ogniwo. Na pewno zespół zostanie się pochwalony za walkę, jesteśmy zadowoleni z dwóch setów, no niesamowity roller coaster, można powiedzieć i nie będę mówił tutaj o poziomie spotkania, bo bardzo falował, były super akcje dla kibiców długie, była masa zepsutych zagrywek momentami. Ale na pewno mecz do końca trzymał gdzieś tam kibiców, emocje były i myślę, że mógł się podobać. Uśmiecham się, bo tak naprawdę to jest nasze marzenie i w tym sezonie tego pierwszego marzenia, bo mamy dwa, chcemy w tym roku awansować. Chcielibyśmy, żeby ten zespół powalczył o najwyższą klasę rozgrywkową. I drugi cel, no Puchar Polski, w którym chcielibyśmy, no, żeby zrobić wielkie widowisko w Suwałkach, żeby przyjechał rywal z Plus Ligi, wysoko notowany, już dzisiaj wiem, że to jest Jastrzębski Węgiel, ze świetnymi zawodnikami, żeby zrobić święto siatkówki. Także już 16 stycznia możemy sięgnąć pierwszego marzenia i zmierzyć się z naprawdę świetnym rywalem, znanym nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. No w momentach, kiedy nie było mnie na boisku, patrzyłem trochę na trybuny, naprawdę dzisiaj kibice dali radę i cieszyli się tą grą, tak jak my zresztą. Widać, że no czasem nam różnie to wychodziło, rzeźbiliśmy dosyć, ale zaangażowania myślę, że nie można odmówić, bo każdy się starał, dał z siebie wszystko, jak widać po Patryku na przykład, no złapały go skurcze, no to już rzeczy takie niezależne trochę, tak? Ale każdy dawał z siebie maksa, no mówię, do tej naszej optymalnej formy jeszcze trochę brakuje, ale będziemy nad tym na pewno pracować i w następnych spotkaniach mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Wszyscy wiedzą, że w Suwałkach gra się ciężko, ciężko tutaj o punkty, tutaj przegrywali faworyci, tacy jak Nysa, Norwid, także tutaj naprawdę ciężko. My też w poprzednich latach tutaj nawet nie zdobywaliśmy punktu, także dzisiaj ten punkt myślę cieszy, a faworytem na pewno były Suwałki. Ten pierwszy set pokazał, że będziemy walczyć i że walczymy.
No szkoda trochę też początku drugiego, gdzie mieliśmy przewagę 5-6-punktową i troszeczkę się rozluźnienia wkradło w nasze szeregi. Nie potrafiliśmy już drugiej końcówki tak naprawdę wygrać, no ale mówię, później trzeci set wygrany. No dwa pozostałe już może, nie wiem, zadowolenie z tego punktu. Musimy przeanalizować, zobaczyć.